Cześć, witam Was w kolejnym wywiadzie na kanale Polish Fitness Freak. Dzisiaj gościmy w Katowicach. Jesteśmy w mieszkaniu Tomka Marca, dlatego za nami taka trochę dziwna sceneria, żaluzje i tak dalej. Na szybko robiliśmy tło, ale za to mamy tutaj nagrodę, o której zaraz wspomnimy. Tomka Wam nie muszę przedstawiać, my się z Tomkiem znamy już bodajże z 3,5 roku będzie, tak myślę. Dokładnie. Jakoś od debiutu kulturystycznego to 15. No. Od 1 marca. Tak. Który to jest żywiot na Twoim kanale ze mną? Na tym kanale na będzie drugi. Drugi. Bo jeszcze były... A jakieś krótkie przebitki jeszcze. Tak, jeszcze kilka razy na Sopotu, pewno. Coś tam się pojawiałeś. No. Ale taki typowo z Tomkiem to będzie drugi. Pierwszy był jeszcze w Łodzi. I słuchajcie, no Tomek, można powiedzieć, dla wielu powrócił, czy powstał jak Feniks z popiołów, aczkolwiek to jest troszeczkę takie dziwne, ponieważ on nigdy nie upadł. Miał lekkie swoje tam zawirowania życiowe, o których może coś tam powie później w tym materiale. Ale przejdźmy może od razu do sedna, czyli tego, co tutaj mamy. Wezmę napój, żeby nie było. Tutaj mamy, właśnie to już mów, co my tutaj mamy. Trzy openy mamy, które zaliczyłem przez 3 ostatnie weekendy. To jest właśnie cały Tomek marzec, nie? Jak miał rok 2015, do tego też nas przejdziemy. Ile tam było? 8 tych zwycięstw? Czy 7 imprez, 8 zwycięstw. Aha, bo raz w dwóch kategoriach, tak, dokładnie. Czyli no. 7 zawodów, tak. Ale 8 imprez, bo na jednej imprezie swoja seniorze plus junior. Jakoś tak. Swoja i open, coś takiego, jakoś tak. Chyba, kurczę, szczerze nie wiem, od dawna nie liczę, ile tych startów. Mniejsza z tym, w każdym razie to był tak zwany American Dream. Pierwszy start, debiuty, ostatni start mistrz świata. To jest w ogóle hit totalny. 9 miesięcy. Tak, i później Tomek miał kilka swoich startów, zazwyczaj kończyły się też miejscami medalowymi w topie, zwycięstwami, ale były to starty po pierwsze nie tak spektakularne, nie tak prestiżowe i były one, powiedzmy, czy dla wiesz, innego... Z tych miałem niedosyt, wiesz? Później w 2016 na przykład miałem Mistrzostwa Polski, zdobyłem tytuł Mistrza Polski. Ale ze słabą formą. Byłem bardzo niezadowolony ze swojej formy. Aha. Zaraz później Mistrzostwa Europy, gdzie zaliczyłem. To były moje pierwsze zawody, na których nie wygrałem. Tak. Byłem w juniorach drugi, najgorsze miejsce, w seniorach byłem czwarty. I to jeszcze i również dlatego, bo miałem słabą formę. I ja też miałem później ogromne pretensje do siebie, bo wiedziałem, że gdybym był dobrze przygotowany, wróciłbym z dwoma medalami. No pamiętam, bo też, w seniorach byłbym też, na pewno minimum trzeci. Też mówię, że tak naprawdę nie przegrałeś z tym zawodnikiem, tylko sam ze sobą. Dokładnie, jasne, że tak, że później z nim wygrywałem. No. A tam właśnie w juniorach, no to na czym mi najbardziej zależało. No, trzeba było przyznać, trzeba przypomnieć, że to był czas, kiedy tak naprawdę jedyną imprezą w 2015, kiedy Tomek nie wyszedł, to było Mistrzostwo Europy. Niestety wtedy. No a szkoda, bo też miałbym szansę, ale to już nie ma co mówić. Nie ma co mówić, no i dlatego później... 2016 to był twój główny cel tak naprawdę. No tak, bo ostatnia szansa na mistrza Europy juniorów. No i to. No i nie było. No ale cóż, a kiedyś się tam wróci. No ale już nie jako junior. No, tak, ale jak widzisz jako senior też. Tak, jakoś daje radę. W każdym razie później była taka trochę cisza. Tomek wyjechał, przeprowadził się do Warszawy, do tego też jeszcze wrócimy w tym materiale. No i teraz w końcu wraca Tomek Marzec, do jakiego nas przyzwyczaił z 2015 roku. Czyli Tomek, który w przeciągu 3 weekendów zdobywa, to trochę dziwnie brzmi, no ale tak jest, no takie są przepisy, tak można, zdobywa 3 karty, nie? Jest to trochę dziwne, bo tak naprawdę zdobywając jedną, to ta druga nic nie zmienia, nie? Ale masz. Czyli w 3 tygodnie zdobywasz 3 karty i też bardzo mi się podoba to, że od samego początku w tym sezonie mówiłeś oficjalnie, że twoim celem są te 3 imprezy. Może będzie jeszcze 4, ale jeżeli nie osiągniesz celu. Ale te 3 są twoim celem. No i mamy 3 imprezy i mamy 3 karty. Także typowo jak to. A właściwie wiesz, wszystkie cele osiągnąłem już w Warszawie na FIBA, na pierwszym starcie. No to teraz może przejdźmy do tego, to już który z tych startów, z tych 3, no bo wiadomo, że karta jest kartą, to był twój główny cel, ale który z tych 3 startów wspominasz najmilej i dlaczego akurat ten? I co takiego się tam wydarzyło, że... Myślę, że to jest jasne, wiesz? No ja też myślę, bo tak właśnie. Nawet mówiąc o tym, to patrzę na dokładnie, stronę. Dokładnie. To jest statuetka z mojej kategorii. I przyznam szczerze, w mojej kategorii, jak na takie rangi zawody, miałem średnią konkurencję, tak. Aha. Szczerze. Ale później, no dzięki zwycięstwu tej kategorii, wchodziłem do kategorii Open. No i tam szczerze było grubo. Patrzyłem na tych i dosłownie wszyscy.
tam już nie wiem, czy w pięciu wychodziliśmy, czy było sześciu zwycięzców, było sporo kategorii. Patrzyłem na każdego, no i cholera, każdy miał jakby to coś, no nie? No każdy był genetykiem. To na 100%. Każdy świetnie przygotowany. Ale wtedy miałeś, wtedy byłeś bardziej zestresowany, czy bardziej się to nakręcało? Nie, wiesz co, ja i tak, znaczy i tak byłem, no byłem pewny siebie. Tydzień temu wygrałem. I wiedziałem, że też jestem super przygotowany, wiedziałem, że mam życiową formę. Więc wierzyłem szczerze, że jest to możliwe. I tak szczerze, jak później tam czekaliśmy na ten Nick Open, już to mówili, no to zamknąłem oczy i sobie powtarzałem, tak, że za chwilę powiedzą moje nazwisko. No i powiedzieli. No. No ale cieszę się bardzo, bo w tym Open naprawdę miałem świetnych rywali. Czyli to co mówiłeś w 2016 Mistrzostwa Polski, miałeś niedosyt, bo wiedziałeś, że źle wyglądałeś. Dokładnie, to było właśnie, mimo że wygrałem, no to tam... Tutaj forma się zgadzała, rywali się zgadzali. Tutaj było wszystko, tak. I świetna wycieczka do Barcelony. Szkoda, tylko że Arnauda nie było, nie? No tego dnia niestety nie, no właśnie. Dobra, powiedz mi to już teraz tak. Dlaczego zmiana tej kategorii, dlaczego wszedłeś tutaj w ten klasyk? No bo nie ukrywajmy, żyjemy obecnie w czasach, kiedy dla wielu liczy się masa, liczy się rozmiar, liczą się kilogramy, liczą się cyfry. To jest łatwo sprzedawalne, to można fajnie pokazać na Instagramie i w mediach. Można, no bo mówisz, że zrobiłeś progres tyle i tyle kilogramów, wszyscy mówią wow. U ciebie od kilku lat nawet można powiedzieć, patrząc z tej perspektywy, nie ma progresu, tylko jest regres. Wiesz, no tak, na debiutach kulturystycznych 3,5 roku temu na weryfikacji miałem 76 kg. No. Na weryfikacji Arnolda miałem 71,9, tak? No co ty robisz? No, co ty ze sobą robisz? No właśnie. To co teraz rozmawialiśmy, tak? Że gdzieś tam niektórzy ludzie mówili, że co za ten marzec, tak? Startuje, nie robi w ogóle progresu. No dokładnie. No. Dla mnie to jest teraz ogromny progres. No jeżeli ktoś lubi, wiesz, wejść na wagę i zobaczyć więcej kilogramów i to jest dla niego progres, no proszę bardzo, niech tam wpieprza sobie, nie wiem, 20 tysięcy kalorii dziennie, albo nie wiem, może łatwiej, nie wiem, założyć jakiś plecak z ciężarkami i sobie zobaczysz więcej na wadze. Albo jak w słynnym filmiku, nie będę tam mówił kogo, gdzie wchodzi na wagę, bierze hantelek, robi zdjęcie, poszło masa. No, super. No brawo dla takich, którzy mają takie podejście do życia, że jak ktoś się zwiększy, no to jest jakiś, nie wiem, lepszy. No, ja wiesz, ja nigdy nie miałem parcia. Może na początku tak sobie myślałem, że zacząłem startować w tych zawodach. I gdzieś tam zobaczyłem, że mam predyspozycję, patrzyłem tych Mister Olympia, gdzieś tak się wyobrażałem, jak to było, jakbym miał ważył, wiesz, 120 kg na scenie. No, to były początki, nie? Bo... Tak, tylko te początki. Bo odkąd ja się pamiętam, jak my zawsze rozmawialiśmy, to ty miałeś zawsze ten dylemat. Teraz może zdradzam trochę prywatę, ale w sumie nie jest... Nie, no tak, czy iść na maksa, czy nie. Zawsze miałeś ten dylemat, tak. Nie? Odkąd go pamiętam, zawsze miałeś ten problem, że tak, z jednej strony, dopóki nie powstało elit, miałeś ten problem, że tak... W juniorach się spełniałeś, było spoko. Tak, no. Jak się zaczynali seniorzy, to wiedziałeś doskonale, że w seniorach, jeżeli chcesz wychodzić w wagówce, no to musisz dowalić tych kilogramów, bo wychodzą z tobą chłopaki niżsi o co najmniej głowę w twojej kategorii. To jest ten sam dylemat, co ja mam zawsze, jak myślałem kiedykolwiek o tym, czy wychodzić, czy nie wychodzić. bo ja bym musiał od razu w najcięższej. Dokładnie. I to ty byś musiał w najcięższej. I wyjść na scenę ważąc 105 kilo. No. To będziesz wyglądał tak. No dokładnie. Więc na razie odpuszczam najbliższe 10 lat. W każdym razie wracamy do ciebie. I ty pamiętam, miałeś zawsze ten dylemat, bo też nie chciałeś, pamiętam, przekraczać tej pewnej granicy kilogramowej, bo była waga, przy której ty się dobrze czułeś, przy której wiedziałeś, że dobrze wyglądasz i bałeś się stracić to, co jest twoim największym atutem, czyli estetyczną sylwetkę i proporcje. Tak. Znaczy ja bym tego nie stracił, myślę, jakbym jeszcze ważył 90 kg na scenie, to bym nie stracił, ale no na razie się w tym nie widzę. Aha. I tak jak wtedy rozmawialiśmy, czy nie wiedziałem, czy iść na maksa, teraz już wiem, że muszę iść na maksa, ale z tymi limitami wagowymi, teraz mam trochę większy. No właśnie, to jest teraz kolejna kwestia. Ale tylko trochę, dalej będę miał na scenie, myślę, poniżej 80 kg. To jest właśnie kolejna, kwestia, bo pamiętam, jak też rozmawialiśmy, ja byłem jedną z osób, która się ciągle powtarzała, jak powstało Elite, żebyś właśnie wszedł z tego klasyka, bo przez to, że Elite w klasyku ma wyższy limit, to paradoksalnie będąc klasykiem, ty jesteś dalej jak gdyby kulturystą ciężkim amatorem. Dokładnie. Także... Więc tutaj przejście do tego klasyka, to zbijanie wagi, to było... Tylko po to. Na chwilę, tak? Ja właściwie mógłbym to... zrobiłem to raz w tym filmie w Warszawie, zdobyłem tą kartę, mógłbym już, tak? No, dokładnie. I już cel osiągnięty i już nie muszę tej wagi zbijać, mogę dalej budować. Dokładnie. A powiedz mi teraz, dlaczego, bo tak mówimy o tym elit,
Dlaczego elit? Bo rozpadzie federacji, czy po rozłamie, bo to nie jest rozpad, to jest rozłam federacji. Zresztą też inne federacje wchodzą coraz mocniej tutaj, nie tylko na nasz rodzimy rynek, ale ogólnie to wszystko się strasznie w przeciągu ostatnich 2 lat, powiedzmy, rozwija. Dlaczego akurat ty zostałeś w tej starej, rodzimej, poczciwej federacji IFBB, a nie przeszedłeś jak na przykład wielu teraz młodych zawodników, zwłaszcza kultury styki ciężkiej, do NPC? Czy tak wielu? No jak się tak zastanowisz, to jest tak bardzo sporo. Takich właśnie nazwisk, nie? Większość myślę, że i tak została. A dla mnie to jest takie naturalne, żeby zostać. Wiesz, ja od zawsze startowałem, tak, w IFBB. No. Te moje wszystkie starty tam w juniorach, te 2015-16 rok, to było wszystko IFBB. Czy jesteś wierny? No jestem, ale tak, ale też widzę w tym teraz, że tam będę miał większe szanse, większe korzyści. Właśnie, jakbyś powiedział... Ja kojarzę to NPC tylko z Ameryką i z Mr. Olympia. Mm-hmm. Ja to kojarzę tylko z tym. Więc według mnie to wygląda tak, jeżeli tam chciał startować, to celem jest Mr. Olympia. Czyli muszę... Co, mam dać 10-20 tysięcy swoich oszczędności, żeby startować 2 razy w USA? I może, jeżeli będę miał dużo szczęścia, bo tam chyba też, no tak mi się wydaje, nie jestem pewien, wydaje mi się, że polityka liczy się bardziej. No to co ja tam ugram? Jeżeli nikt mnie tam nie zna. Pewnie nic. No właśnie. No. A tutaj mam, no myślę, że mam większe możliwości, dlatego jest to elit. Właśnie powiedz mi, jak byś oceniał szansę elit, biorąc pod uwagę właśnie ligę profesjonalną, tą typowo amerykańską, która też na dzień dzisiejszy mocno zaczyna się uderzać do Europy. No bo jak doszło do rozłamu, nagle się pojawiło masę imprez, są możliwości startowania w Europie. Elit, ja jestem, powiem szczerze, pozytywnie zaskoczony, że mocno działa w tym kierunku, żeby jednak nie wypaść z obiegu. Rok dopiero działa. Tak, dopiero rok, a naprawdę poziom jest całkiem fajny. Ja liczę na to, że będzie dużo większy. Ale czy uda im się tam dogonić Mistrza Olimpia? Nie wiem. Jeżeli chodzi o te kultury, o te kategorie tam powiedzmy klasyczne, to myślę, że tak. Ale czy w ciężkich? Właśnie. Czyli zobaczymy na przykład takie top 10, jak widzimy na Mistrza Olimpia teraz. Właśnie, wiesz co, no to będzie jeszcze ciężko. Ja ostatnio też o tym rozmawiałem z kilkoma znajomymi i doszliśmy do takiego wniosku, nie wiem czy to się sprawdzi czy nie, ale że z biegiem czasu to będzie wyglądało tak, że ta Mister Olympia i to NPC będzie mega ekstremalne na hardkorze, a tutaj będzie mega wysoki poziom w kategoriach właśnie takich bardziej klasycznych. Mhm. Wiesz, bikini, właśnie classic physique, tutaj... To będzie jak gdyby takie... To będzie na pewno, tak. To na pewno tutaj będzie wyższy poziom niż tam, bo powiem ci szczerze, że ja byłem... No u nas tak szczerze w Europie no coraz mniej jest tych dobrych zawodników. W Europie jak w Europie, ale... No dobrych, znaczy bardzo, bardzo dobrych. W Europie jak w Europie, ale zobacz co się dzieje w Polsce nawet. Masz mistrzostwa Polski, kategorię po 20 kg i to nie jest to, co było kiedyś. Jakby chodziło po nas. No właśnie, no w tą stronę to idzie. Trochę szkoda, bo to od tego się wywodzi. Mi zawsze tacy ludzie imponowali, którzy startowali tam w kurtce ciężkiej. No chociażby twój aktualny trener. Bardzo lubię tych, no oczywiście. Właśnie... Bardzo lubię tych ludzi, bo tak szczerze, no większość tych właśnie kulturystów, powiedzmy starej daty, no to są wspaniali ludzie. No, po prostu jako człowiek, nie? Dokładnie, tak. Osiągnięcia zawodnicze jedno, ale jako ludzie są, po prostu to jest inny. Tak, inny to się liczy ze strony. To jest inna liga. Wiele z tych osób już w ogóle zakończyło karierę. Często jest tak, że nawet nie są trenerami, gdzieś ich spotkasz, a jednak mają to coś w sobie, nie? No, to jest dokładnie. Coś, czego jak ich nie spotkasz, nie porozmawiasz, to tego nie zrozumiesz. I trochę też jakoś ta skromność i pokora te jakiś czas temu była taka większa. No. Teraz u tych młodych ludzi niektórych to jest takie... W ogóle jest taki... Coś, co mi się nie podoba. Nie wiem, czy zauważyłeś, że często jest tak, że im masz mniejsze osiągnięcia, tym więcej jest gadania. Także to też tak nie do końca, bo jak nie masz żadnych, to nikt o tobie nie będzie mówił. Ale są tacy, którzy nie mają żadnych, a robią z siebie nie wiadomo kogo, nie? Nie wiem, czy... No być może. Tacy też no to pozdrawiam mi serdecznie i wiesz co mi mogę. Cięcie. Mam nadzieję, że nie. Nie, tutaj nie będzie żadnych cięć. Dobra, przejdźmy znowu do ciebie. Kolejna kwestia, mianowicie właśnie ten okres, powiedzmy, twojego zagubienia w temacie. No bo był taki moment, teraz widać ewidentnie, że nabrałeś wiatr w żagle i ja liczę na to i szczerze ci kibicuję, żeby było coraz lepiej teraz i żebyś już w tym pro elite miał takie sukcesy, jak do tej pory miałeś tutaj rok 2015 i 2018, powiedzmy zostańmy przy tych dwóch. A teraz powiedz mi, co tak naprawdę tobą kierowało, jeżeli chodzi o wyprowadzkę do Warszawy?
co ci się w Warszawie tak naprawdę nie spodobało i dlaczego tu wróciłeś, bo jesteśmy aktualnie znowu w Katowicach, a wiele osób... Na początku roku wróciłem. Tak, a wiele, wiele osób, nie wiem czemu, ma tak, że usłyszą coś i sobie kodują, więc na pewno dla części osób, która teraz to ogląda, pewno będą zaskoczeni, że jesteś w Katowicach, bo mają zakodowane, że masz... Być może czasami ktoś się jeszcze pyta, na przykład o współpracę i ja mówię okej, okay, to, ktoś mówi okej, okay, super. Ja mówię, no to Katowice, zapraszam do Katowic. A jak to, ja z Warszawy jestem, że ty jesteś. No tak jest, ja do tej pory mieszkam półtora roku w Poznaniu, a do tej pory ludzie mówią, że w Łodzi. No tak, to tak jest, to nie ma co się dziwić. Nie, no, wiele osób no, nie śledzi tak jakoś tam non stop, tak? No właśnie, czy nie, teraz. Tak, teraz na jakiś czas. Dlaczego? Dlaczego uciekłem? Dlaczego decyzja do Warszawy i dlaczego później? Dobra, to tak, kurczę, już... No to już trochę czasu od tego minęło, ja tak nie lubię tego analizować, bo teraz jest po prostu dobrze, ale... Ja nie mówię o analizie, to po prostu tak, wiesz, tak, szybkie decyzje. No to pierwsza myśl, że wydawało mi się, że nic tutaj nie mam. Aha. I chciałem tak... I wydawało mi się, że tam mogę mieć dużo więcej od razu. Mhm. I pojechałem tam i okazało się, że... No, że tutaj miałem właściwie wszystko, co jest potrzebne na szczęście. I wróciłeś i się w tym utwierdziłeś? Tak, jasne, że tak. Zdecydowanie. I teraz jesteś szczęśliwym człowiekiem. Nie, tak, tak. Adam? Ale wtedy, tak, ale to wiesz co, bardzo dużo mi to dało. No, bo tam miałem takie bardzo negatywne momenty. No to samotność głównie. I wiesz, i właśnie to tak, teraz to tak... widzisz, wrzucę post na Face'a, na Instagrama, dostaję tam ileś tam komentarzy. Albo po zawodach wrzucę i wiesz, i telefon wibruje przez 5 godzin, gratulacje, to tamto, wow, ale to jest super. A zaledwie rok temu miałem taki moment, że wiesz, siedziałem sam w mieszkaniu. No i... I pisałeś pod odrodzeniu. No i, właśnie na przykład. I tak nie miałem się za bardzo nawet do kogo odezwać, wiesz, bardzo źle się czułem, nie wiedziałem co robić właściwie ze swoim życiem. To nawet były nawet no, nie było z kim pogadać, nie? No. Dobra. Dlatego... Teraz doceniam bardziej na pewno bliskie osoby, dzięki temu. No i super. Widocznie. Ale to nie jest to tak, że ja nie mówię, że to jest złe, że ktoś mi tam pisze gratulacje, bo to wiadomo, że to piszą tacy, powiedzmy, obcy ludzie, tak? Więc to ja nie mogę się tym im tam żalić o jakichś tam swoich problemach, tak? Nie, no to jest super, ja to zawsze będę doceniał, więc to nie jest tak, że ja teraz mówię, że to jest, no, no, to jest złe, tylko właśnie ja widzę teraz ten taki jakby kontrast, tak? Uh-huh. No i że... Widocznie byłeś to potrzebny. I że takie rzeczy... Wiesz, za niedługo może tego nie być, no nie? Mogę nie startować już w zawodach. Albo tak samo z pieniędzmi, tak? Możesz być bogaty, ale za jakiś czas może coś pójść nie tak i... Albo no i będziesz miał dużo mniej, tak? I wtedy dopiero się okaże, kto jest... Kto jest przy tobie i kto jest prawdziwy. Kto ucieknie, no dokładnie. A powiedz mi właśnie a propos tego, bo sam troszeczkę poruszyłeś temat, który mieliśmy poruszać dalej. Mianowicie właśnie zloty i upadki. No bo ty jako osoba, która sam właśnie przecież to powiedziałeś rok temu jeszcze, może nie używajmy takich górnolotnych sformułowań, ale siedziałeś w domu zamknięty w czterech ścianach i nikogo nie miałeś, tak? Miałeś taki czas, kiedy tych startów też nie było dużo, było cicho, ludzie mówili, że marzec się skończył, co z tym marcem, był i się zmył. Teraz nagle bum, znowu marzec jest. Więc może powiesz coś na ten temat, jak ty to odbierasz, jak do tego podchodzisz i jakie masz ewentualnie wskazówki dla młodych osób, które też będą na pewno, bo to co roku się powtarza, no, żeby się w podobnej sytuacji jak ty. Bo zawsze jest tak, że są osoby, zawsze jest tak, że pojawia się kilka złotych dzieci co roku. Może nie miałem one aż tak zarobistej historii jak ty w 2015, ale no, pojawia się zawsze kilka osób. Mają sezon wiosenny czy jesienny, albo czasami wiosny, jesień. I potem nagle jest cisza, nie? I... No ale bo nie da się utrzymać takiego poziomu. No właśnie, ale jesteś teraz jak mają sobie z tym radzić? I nagle idziesz tak do góry, no nie da się tego utrzymać. No kiedyś musisz coś. Więc no właśnie, więc ja myślę też, że trzeba to przejść. Ja to miałem fajne po Mistrzostwach Świata, wiesz? No. To wtedy było dla mnie takie wow. Jadę, wiesz, na drugi koniec świata, wygrywam, grają w Hymn Polski dzięki mnie, wiesz. Telefon się zacina od wiadomości, tutaj wracam, każdy, wiesz. Każdy się odzywał, tu wywiad, każdy wow, to, tamto. No ekstra, tak? Nie wiem, ile tam byłem na takim haju, powiedzmy, może z tydzień, dwa. Później tak, no trochę czasu minęło, trochę więcej, 3-4 tygodnie. No i ja się budzę tak w sumie. No dalej jest ten puchar medal.
Mam piękny dalej? Tytuł, no i co? Dalej mieszkam z rodzicami, dalej chujowo zarabiam. A sylwetki już nie mam właściwie, bo szybko wtedy straciłem pogląd. No właśnie. Więc to trzeba z dystansem do czegoś takiego podchodzić. I tyle, no to mnie tak nauczyło po prostu, że to jest, to wszystko jest ekstra. No ale to nie jest codzienność. A później jak miałeś ten okres taki gorszy, zdarzało ci się w takich momentach, powiedzmy w cudzysłowie, załamania, czy tych takich najgorszych chwilach, że wracałeś myślami do tego, że kurde, było tak, a jest tak, czy raczej po prostu skupiałeś się na tym, co było tu i teraz? Znaczy też, no, no chyba, no też zastanawiałem się, no co ja spierdoliłem, tak? No. No. I też miałem taki żal do siebie, że czemu się tam przeprowadziłem do tej Warszawy, czemu tak to wszystko rozwaliłem, no. No ale całe szczęście udało się, później wróciłem tutaj, udało się naprawić wiele spraw. I tak szczerze, teraz to październik mamy. Mm-hmm. No to mniej więcej rok temu siedziałem tam i no i tak sobie myślałem, że kurwa, jakby było zajebiście, żebym właśnie wrócił do tych zawodów, żeby w tych zawodach dobrze szło. Żeby tam finansowo było ok i co bardzo ważne jeszcze wtedy, no właśnie było tej samotności. Żeby miał jakieś właśnie zajebiste relacje, tak? Żeby miał zajebisty związek. No i wróciłem tutaj mi kilka miesięcy. Wszystko jest. No i jest. No. No właśnie. Więc to też mówi, no to jest miejsce dla mnie i tyle. A jeszcze pytałeś, co mi w Warszawie nie odpowiadał. On to takie małe rzeczy, jak wyjeżdżam z mieszkania i jadę godzinę na siłownię. A na siłownię mam, nie wiem, 4 km, tak? No. Albo jadę gdzieś do centrum. No to powiedzmy, jak nawet tam dojadę sprawnie, no to szukam 15 minut miejsca parkingowego. No. Takie drobne rzeczy. No to jest też ważne, myślę. Ja osobiście nie wyobrażam sobie życia w Warszawie. No, za duży tłok. Warszawa jest ekstra i właśnie wtedy była dla mnie ekstra na takie wyjazdy. No i dalej jest, ale niestety tylko tak na 2-3 dni maks. Mhm. No. Lubię Warszawę, ale tylko na pizę. Dokładnie, tylko na tak. Dobra, Tomuś, to teraz jeszcze powiedz mi, no wiem, że jesteś osobą, która zawsze jak sobie coś założy, to dąży do tego za wszelką cenę. No to teraz może powiesz coś na temat swoich dalszych planów, bo wiem, że troszeczkę się pozmieniało w twojej głowie ostatnio. No. A że tutaj zawsze staram się, aby jako pierwszy przekazywać pewne informacje, o których nikt nie mówi, no to dajesz. No rano już miałem konsultację, na trening zrobiłem i teraz mam sporo pracy na kompie. Muszę dużo ludzi odsyłać. Jej samochód muszę naprawić, bo mi się zepsuł. Ostatnie pytanie. Czy teraz w okresie masowym będziesz pracował dalej z Radkiem, czy pracujesz sam, czy z kimś innym? No, z Radkiem. To jest właściwie teraz okres. To będzie twoja pierwsza masa w sumie, nie? W którym najbardziej będę go potrzebował, wiesz? Bo ostatnio taką konkretną, porządną masę ja zrobiłem przed moimi pierwszymi zawodami. Przed debiutami. Ty już nie pamiętasz, jak to było? W 2014 roku. No tak szczerze? Tak, tak. Szczerze? Szczerze tak jest. No dobra, czyli wiesz, dlaczego pytam? Bo często jest tak, że no ja mieszkam w Poznaniu, więc z Radkiem też mam kontakt, może nie na co dzień, ale w miarę stały. Z chłopakami, których prowadzi na miejscu w Poznaniu też. I często jest tak, że chłopaki w okresie masowym prowadzą się praktycznie sami, a do Radka się zgłaszają tak naprawdę na okres przygotowawczy pod starty. Ewentualnie robi jakąś rozpiskę raz tam na jakiś czas masowy, takie ogólne założenia, a oni sobie sami działają, a potem w okresie przedstartowym się do niego zgłaszają tak na tip-top, nie? Dlatego się byłem ciekawy, czy po prostu u ciebie też będzie takie podejście, jak u niektórych chłopaków, no nie, czy raczej, właśnie, ja czy raczej chciał, też od A do Z. Na masie prostu... tak bardziej poprowadził. Tak mądrze i rozsądnie. Mm-hmm. Bo też... No nie chcę przytyć, powiedzmy, tam jakieś 20 czy 30 kg, tylko chciałbym tak, no, jak najmniej właściwie. Czysta masa. Jak najczystsza. No dobra. Chcesz coś jeszcze dodać? A co, już wszystko o wszystkim powiedzieliśmy, co zaplanowaliśmy? No raczej tak. No, czy jest coś, o czym nie mówiliśmy? Zastanów się. Dobra, chyba wszystko. Chyba wszystko. No. Wydaje mi się, że wszystko, poza tym mieliśmy zrobić krótki materiał, trwa ponad 20 minut, czyli klasyka. No ale to jednak dosyć krótki na porównaniu tam do innych, z którymi masz wywiady. No, nawet twój pierwszy wywiad trwał prawie godzinę. Tak? Mhm. Aha, i to widzisz, no to... Około 50 minut na pewno. Nie wiem, no ja mam teraz w głowie takie osoby jak na przykład Adam Super, także... No, Adam to jest inna liga, poza... 30 minut, no to trwa...
Pierwsza część, a części jest 10. Wiesz, z Adamem jak kręciliśmy wywiad notabene w Smart Gymie tutaj koło ciebie, gdzie ze sobą się też trenowaliśmy, no to z Adamem pamiętam najpierw gadaliśmy 1,5 godziny przed nagraniem, tak po prostu, zanim zaczęliśmy, potem przez 4,5 godziny nagrywaliśmy, a potem przez kolejne 2 godziny znowu jeszcze gadaliśmy, także zaczęliśmy o 9 rano, a wyjechałem z Katowic o 16 czy 17, największe korki wyjeżdżałem, pamiętam, nie? Także Adam to jest trochę inna liga, jeżeli chodzi o materiały. Tutaj Adama można, to trochę odbiegamy od ciebie, ale Adama można by brać jako przykład zadań dla dziennikarzy na studiach, wiesz, dla młodych, jak się uczą. Co tu zrobić, żeby, wiesz, rozmówcę tak pokierować, żeby powiedział to, co ma powiedzieć, w jak najszybszym czasie. No, to było tak, o, to było ciekawe. Tak, no, postaw sobie przed sobą takie wyzwanie. Wywiad za nami z Oskarem, ale... 15 minut! Nie, tak nawet krócej, bo ja jak trzymam, nie wiem, 3 minuty, no. Trzeba tylko temat jakiś wybrać, o którym się nie zna. Wtedy może się tak skończy. Dobra, Tomisz, dzięki ci wielkie. Dziękuję również. Dziękuję za zaproszenie do domu, bo to nie jest takie proste, dostać się do domu Tomka bardzo. Popatrzę sobie jeszcze na medale. Tu masz ładniejsze te załupęce Omega. Takie większe i cięższe. W ogóle zastanawiam się, dlaczego nigdy z tyłu nie ma tutaj żadnych napisów. Zawsze się zastanawiam. Nic im się tak od masów, nie chce mi się już nic zapisać. No mogliby na jakąś datę, coś takiego. Albo kategoria, over, a coś. Bo, no, to była wejka. A zobacz, ile to waży. O kurde. No, stary, tachać to później, wiesz, powiem wam, że jestem w szoku, bo zazwyczaj te statuetki tylko wyglądają na to, że coś ważą. A to naprawdę waży. No porównaj, to jest za open na razie, ale to też mi daje za open. No to nic nie waży. No, tak, tu było sporo za open, bo fajnie, bo te jakby dwie statuetki i plus jeszcze medal. No i jaki fajny napis. Overall winner z Classic Bodybuilding. Trzy pamiątki, wiesz, za jedno open, nie? Pięknie. I plus za kategorię 100, plus mały medal, także mam jakby 5 trofeów za jeden start. Musiałeś płacić na bagaż? Na szczęście nie. No dobra. No ale to zależy właśnie na kogo się trafi, ale akurat na lotnisku robiliśmy takich miłych ludzi, wiesz, pytali. O co chodzi? O co chodzi z tym i tak każdy wiesz, wow. Pokazali ci pozować? Czy nie? Na szczęście nie. No ja bym standardowo odpowiedział, no, że mogę, jeżeli ty też będziesz. No dobra, to co, kończymy. Sezon twój zakończony, materiał nasz zakończony. Mam nadzieję, że w przeciągu tego roku jeszcze nie raz się spotkamy, nawet prywatnie, bo z tego co wy może o tym nie wiecie, ale to już Tomek ma tutaj zagwarantowane, że za każdym razem jak będzie miał przyjeżdżać do Radka, to ma już hotel. Także my się na pewno będziemy widywać częściej, a ja liczę na to, że naprawdę Tomek zrobi w tym roku taki progres, że te 4 kg pójdą tam, gdzie mają pójść i jak wyjdziesz plus to pójdzie, zresztą ja wiesz co, ja mam do tego takie luźne podejście. Sylwetka to tylko sylwetka. To co jest? Będę dalej ćwiczył, będę to robił, sylwetka będzie. A jak znowu przestanę tak jakiś czas temu, to nie będzie. Dobra, powiedz. Wiesz co, właśnie sprawia. Ja myślę, że też jakbym tego nie robił, dałbym radę sobie coś tam znaleźć, żeby być zadowolonym z życia. No ale po co? No, ale to jest no, ale mam już to, więc no nie będę szukał, jasno, że tak. Pójdziesz na mechanika? No, może. Chyba mechanika ludzkich ciał, ewentualnie. Dobra, żeby nie przedłużać, dzięki ci jeszcze raz wielkie. Dziękuję bardzo. Zabijam do Poznania, skleję ten materiał, żeby pojawił się jak najszybciej.